No i w kalendarium mówiliśmy, że właśnie w 2006 roku PKN Orlen przejął rafinerię w Morzejkach. Ta rafineria dzisiaj jest częścią koncernu, który buduje ogromną taką siatkę połączeń w Europie Centralnej. Do tej siatki potrzebne są dostawy surowców w dużej mierze. 1/3 polskiego gazu w tej chwili podchodzi z gazu skraplanego, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, z Kataru, skraplany, przewożony gazowcami. No i od przyszłego roku będą to polskie gazowce. Ogromne gazowce dla Polski. Pisze o tym Gazeta Polska codziennie. Dwa statki zostały ochrzczone. Lech Kaczyński i Grażyna Gęsicka. Takie imiona nadano dwóm wyczarterowanym przez PGNiG statkom do transportu skroplonego gazu ziemnego, które wczoraj zostały odebrane z największej na świecie stoczni w Ulsan w Korei Południowej. Do 2025 roku będzie jeszcze 6 tego typu jednostek. To milowy krok we wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Statki są rzeczywiście potężne. 174 tysiące metrów sześciennych skroplonego gazu, czyli około 70 tysięcy ton takiego gazu i to odpowiada 100 milionom metrów sześciennych gazu w stanie lotnym. Państwo wiecie, nie? Skroplony gaz jest znacznie gęstszy niż ten w stanie lotnym. Butelkę szampana o burtę gazowca Lech Kaczyński rozbiła wiceprezes Orlenu Iwona Waksmuncka-Olejniczak, natomiast chrztu jednostki Grażyna Gęsicka dokonała Klara Gęsicka, córka minister rozwoju, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. Prezes PKN Orlen napisał specjalny list do uczestników uroczystości i podkreślił, że jest to nie tylko otwarcie nowego rozdziału w stosunkach z Koreą Południową, lecz też znaczące zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Bardzo ciekawy, element. Statki były budowane przez kilka miesięcy w zeszłym roku i jeszcze trochę minie, zanim będą mogły wejść do eksploatacji. To między innymi kontrola wszystkich urządzeń, wszystkich systemów skraplających, utrzymujących ten gaz w stanie właśnie ciekłym. Ciekawostka taka, że silniki tego statku są dwupaliwowe. Można je napędzać ropą, a można też gazem ziemnym. PiS forsuje nowy kompromis. To tekst Jacka Liźniewicza na łamach Gazety Polskiej codziennie. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Sejmie z Elżbietą Witek, a także przedstawicielami opozycji. Rząd chce, aby do wtorku przyjąć nową ustawę o Sądzie Najwyższym, która ma zakończyć spór z Komisją Europejską. Jacek Liźniewicz pisze, wbrew wcześniejszym zapowiedziom o realizacji polityki ani kroku wstecz, reforma jest dużym ustępstwem wobec Komisji Europejskiej. Mimo to jeszcze pół roku temu politycy PiS przekonywali, że środki Unii Europejskiej nie są olbrzymie z punktu widzenia budżetu i damy sobie radę bez nich. To teraz twierdzą, że są one niezbędne, by utrzymać stabilność finansową państwa. Zdaniem Krzysztofa Boska z Konfederacji, Bosaka. To właśnie ten argument wskazywał premier podczas wczorajszego spotkania w Sejmie. Ruch ten ma uspokoić rynki finansowe, a taki sygnał jest potrzebny po tym, jak obligacje były już po 9%. Opozycja drwi z Prawa i Sprawiedliwości. Mówi, że uległo ono presji. Premier Mateusz Morawiecki, jak cytują, to Donald Tusk trzęsącym się głosem mówił, żeby nic nie zmieniać w tym projekcie ustawy, bo Bruksela i Komisja będą oburzone. No tak, Donald Tusk się ma teraz z czego cieszyć, ale też sam pomysł tego kompromisu to nie jest taki mile widziany przez opozycję, bo to psuje program polityczny na ten rok. Afera korupcyjna zatacza coraz szersze kręgi. Parlament Europejski ujawniono zdjęcia przedstawiające banknoty o wartości 1,5 miliona euro odebrane byłej wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Ewie Kalli, która jest podejrzana o lobbying na rzecz Kataru. Europosłowie pytali, czy tak samo można kupić negatywną opinię o Polsce. No, można się wiele rzeczy pytać, czy jak ktoś Kalemu daje pieniądze, to dobrze, a jak Kali ma być za to rozliczany, to źle. Te pytania na pewno pojawią się dzisiaj w naszych rozmowach. No i pytanie, czy tylko Katar korumpował europosłów, czy też może było takich więcej miejsc. Jeszcze ciekawy materiał na temat ustawy 10
H. To jest też jeden z tych tak zwanych kamieni milowych i rząd szuka sposobów, aby pogodzić interesy mieszkańców gmin i inwestorów w energię z wiatraków. Jest potężny lobbying. Widzimy, że on sięga Komisji Europejskiej, który ma wymusić na Polsce zgodę na to, żeby te wiatraki stawiały gdziekolwiek. Nie przyjmujemy żadnych rozwiązań, które będą godziły w interes społeczny, w interes ludzi, zapowiedział Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. Przepisy projektowanej ustawy wiatrakowej zakładają, że mieszkańcy gmin będą mogli decydować o zasadach lokalizowania nowych farm onshore. Onshore to oczywiście różnica, takie antynomia do offshore. Offshore to te stawiane na morzu i tutaj ryb, morświnów ani rybitw nikt nie będzie pytał, czy mogą stawać takie wiatraki na szelfie, ale w przypadku tego, że komuś ma stanąć koło domu, to może niekoniecznie. Zresztą te polskie przepisy były przyjęte na wzór przepisów bawarskich, no ale się okazało, że tutaj nie możemy. Kapitulacja prezesa, dziennik Gazeta Prawna, w tak dość dramatycznej czołówce, wszystko na czarno. Bruksela pozytywnie ocenia zmiany przygotowane w projekcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, ale wypłaci pieniądze, gdy zobaczy, jak jest realizowana. PiS idzie na duże ustępstwa w sprawie sądów, aby dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Środki z KPO wzmocnią złotego, pozwolą na jeszcze większe inwestycje, mówił wczoraj premier Morawiecki. PiS chce, aby ustawa, która została zawiera uwzględnione z Brukselą zmiany, była procedowana szybko. Sam projekt ma zielone światło z Nowogrodzkiej. Każdy paragraf był konsultowany i akceptowany przez prezesa, mówi nam osoba z rządu. Jak zapewnia nasz rozmówca, kluczowy pomysł, aby to Naczelny Sąd Administracyjny zajmował się sprawami dyscyplinarnymi sędziów, to propozycja rządowa. Komisja Europejska chciała likwidacji Izby Odpowiedzialności Zawodowej w Sądzie Najwyższym i tego, aby te kwestie były nadal rozstrzygane w Sądzie Najwyższym. No takie są pomysły, takie są opisy. Dziennik Gazeta Prawna bardzo się tym emocjonalnie zajmuje. Tutaj warto zwrócić uwagę na komentarz Zbigniewa Parafianowicza. Najpierw nokaut techniczny, teraz nokaut. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza wymuszała na rządzie kapitulację, bo potrzebne są pieniądze z KPO i z polityki spójności. Wcale zresztą nie jest pewne, że i po tym upokorzeniu zaczną one płynąć. Nie ma gwarancji, że komisja nie przeczołga niesfornych prawaków do końca, pisze Zbigniew Parfianowicz. No i pewnie coś w tym jest. Jeszcze spojrzymy na tekst Lepsza broń dla Ukrainy. No ile? 2-3 tygodnie temu mieliśmy akcję pod tytułem Patrioty dla Ukrainy. Wielkie oburzenie, że to za skomplikowana broń, że po co dawać, że to nic. Na pewno nie niemieckie patrioty dla Ukrainy. No niemieckie może nie, ale będą amerykańskie. Tak przynajmniej twierdzą ci, którzy przyglądają się sprawie. Stany Zjednoczone są bliskie podjęcia decyzji o przekazaniu ukraińskim obrońcom systemu przeciwrakietowego Patriot, poinformowała stacja CNN. Jednak rzecznik amerykańskiego Departamentu Obrony generał Pat Ryder nie potwierdził do tej pory tej informacji. Niemiecka pomoc dla Ukrainy to podobno prawie 2 miliardy euro, amerykańska 19 miliardów. No i proszę bardzo, co tam mamy od lutego? 8,5 tysiąca systemów przeciwpancernych Javelin, 38 zestawów artyleryjskich HIMARS, czy też 20 śmigłowców Mi-17. Jest też 45 czołgów T-72B. Polska raczej ukrywa swoje dostawy. Od wielu miesięcy słyszymy, że jest to 1,8 mld euro, no ale czytamy, jest tam co najmniej 50 armatohaubic Krab, których część Ukraińcom podarowaliśmy. Ten pierwszy dywizjon, a część została przez nich kupiona. Ten sprzęt jest serwisowany w Hucie Stalowa Wola, a duży udział w jego dostarczaniu ma Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. 250 czołgów T-72. Wreszcie duża liczba wozów bojowych BWP, karabiny Grot. Ostatnio w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia starych zestawów przeciwlotniczych S-125 Neva. Te zestawy zostały bardzo w sprytny sposób przez Polaków zmodernizowane. Tam ta elektronika ma nowe interfejsy i tak dalej, ale o tym może przy innej okazji. Co jeszcze? Na Rzeczpospolita, to już te gazety mniej przyjazne rządowi, NSA odblokuje miliardy. Łączna wartość Krajowego Planu Odbudowy, tutaj widzimy,
widzimy 158 miliardów, z czego bezzwrotne dotacje to 107 miliardów, a pożyczki 51. Potencjalna wartość tych inwestycji w poszczególnych latach. To jest bardzo dobra, ciekawa grafika. Faktycznie może warto zaryzykować. Idą po KPO. To jest tytuł z Gazety Wyborczej. To tam idziemy po was, powiedział minister Sienkiewicz swego czasu wobec kibiców, że on się teraz z nimi rozprawi. No to teraz PiS idzie po KPO. PiS szuka większości dla zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, od których zależy wypłata unijnych miliardów z Krajowego Planu Odbudowy. Ziobryści mogą ich nie poprzeć. Opozycja godzi się na współpracę, ale na własnych warunkach. No to chyba, proszę państwa, przeczytaliśmy całą gazetę i całą prasę. To teraz zobaczmy, jak wyglądają w tym tygodniu, czy dzisiaj rano, rynki. Najpierw rzucimy okiem na giełdę warszawską. Warszawski indeks giełdowy wzrósł o 0,15 do 57 447 i 38%. Warszawski indeks największych 20 spółek, czyli WIG20, wzrósł o 0,15% do 1778 i 37 setnych. A indeks New Connect, tych internetowych technologicznych firm, spadł o 0,52% do 305,05. Kursy walut. No najwyraźniej złotówka idzie w górę. O 0,13 zyskała w stosunku do euro, 4,68. Do dolara 1,24%, do 4,39. Do funta brytyjskiego 0,27 zyskała procenta i do 5,44 jest funt brytyjski, a frank szwajcarski również w stosunku do złotówki stracił 0,24% i osiągnął 4,74. Zobaczmy teraz, jak wygląda kwestia surowców. No i mamy wczoraj małe wzrosty na ropie naftowej, 3% i 11 setnych do 82 dolarów 88 setnych za uncję, za baryłkę. Za uncję złota zapłacimy mniej, gdybyśmy chcieli kupić, o 0,16% i 1819 dolarów i 25 centów za uncję srebro, 24 dolary i 17 centów za uncję, to jest wzrost o 0,88%, platyna 1037 dolarów 80 setnych, to jest i spadek o 0,54%. Wreszcie tona miedzi 8520 i wzrosła o 0,69%. Aluminium za tonę straciło 0,19% i kosztuje 2453 dolary. Giełda warzyw na podstawie warszawskiego rolno-spożywczego rynku hurtowego Bronisze. Pomarańcze 6 zł za kilogram, jabłka Lobo 2,25, ziemniaki złotówka, marchew złoty 55 i włoszczyzna już za sztukę 4,50. Jeszcze ceny paliw. Złotówka rośnie, paliwa powinny tanieć. Czy tak się rzeczywiście dzieje? Benzyna 6,40 za litr, benzyna 98, 6,94 za litr, olej napędowy 7,54 za litr i olej napędowy premium 7,84 za litr, gaz LPG 2,89. I to, proszę państwa, prowadzi nas bezpośrednio do pierwszej rozmowy naszego poranka. Już za moment państwa zapraszam.